Cześć, nazywam się Damian Jemioło, a to jest Mam Startup Podcast. Posłuchasz tutaj rozmów z funderami, inwestorami i funduszami Venture Capital. Jeśli jesteś zaangażowany w świat startupów, koniecznie zaobserwuj nasz podcast na YouTube, Spotify, Apple Podcast lub Google Podcast. Zapraszam Cię do wysłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Damian Jemioło, jestem dziennikarzem portalu mamstartup.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Łukasz Domański ze startupu CarSmile. Cześć, witam. No, dzień dobry, Łukaszu. Dzisiaj sobie porozmawiamy troszeczkę o Waszej działalności i ogólnie o rynku, którym się zajmujecie, czyli po prostu car rental. I chciałbym zacząć od samego w sumie początku, bo Wasza platforma CarSmile ma w zasadzie już chyba 3 lata. I to skąd się pojawił tak naprawdę pomysł na powstanie i uruchomienie takiej platformy car rental? Tak, platforma ma 3 lata. Jeżeli chodzi o sam pomysł, to był on dość prosty. No, wydawało nam się, czy obserwowaliśmy, iż rynek wynajmu samochodów, wynajmu długoterminowego, czy leasingu, czy w ogóle związany z możliwością zakupu auta zdalnie praktycznie nie istnieje. Z naszej perspektywy branża automotive i finansowanie zakupu samochodów, bądź też finansowanie leasingowanie czy wynajmowanie samochodów, no było takim ostatnim bastionem, który nie został jeszcze zdigitalizowany. Stąd, mając doświadczenia z innymi produktami finansowymi, które wprowadzaliśmy do internetu, postanowiliśmy się zmierzyć również z wynajmem samochodów. No właśnie, może porozmawiamy na początku jeszcze troszeczkę o tym potencjale e-commerce'owym i digitalizacji tego rynku motoryzacji, bo faktycznie tak jest, że no, mamy taki dosyć solidny postęp e-commerce'owy, właściwie boom tak naprawdę, a mimo to, no, to jeśli chodzi o branżę motoryzacyjną, to nawet mimo tego rozwinięcia, to nadal nie za bardzo się da tak całkowicie kupić samochód przez internet, a co najwyżej gdzieś tam powiedzmy wybrać jakiś model właśnie, jego wyposażenie, i potem sobie to po prostu odebrać w salonie, kupić tak dalej, prawda? Z czemu w zasadzie te marki motoryzacyjne dotąd sobie nie pozwalały na taki prosty model e-commerce'owy, w stylu właśnie no, dodam do koszyka produkt, zapłacę sobie online i odbiorę osobiście? Też dość często zastanawialiśmy się nad tym, dlaczego w XXI wieku tego typu zakupy wciąż nie są możliwe. Wydaje mi się, że jest przynajmniej kilka odpowiedzi, które możemy udzielić na to pytanie. Mi się wydaje, że dwie zasługują na szczególną uwagę. Jeżeli chodzi o rynek automotive i rynek finansowania zakupów samochodów, te dwa rynki do czasu związanego z pandemią miały się dość dobrze i rosły nieprzerwanie no, od kilkunastu, jeżeli nie od kilkudziesięciu lat, to myślę, że delikatne uśpienie i to jest jeden aspekt. Drugi powiedziałbym trochę bardziej tradycyjny. W momencie, kiedy my startowaliśmy z CarSmile, słyszeliśmy również wiele głosów związanych z tym, że no przecież przez internet nawet nie tyle nie da się zakupić samochodu, co jeżeli w CarSmile zaproponujecie taką możliwość, to nikt nie będzie chciał z tego skorzystać, ponieważ samochód jest na tyle ważnym, czy zajmuje na tyle ważne miejsce w naszym życiu, że no, należy pójść do dealera, fizycznie ten samochód zobaczyć, dokonać jazdy próbnej, sprawdzić, czy się dobrze w tym aucie czujemy. Jest to też istotny zakup z punktu widzenia środków, jakie przeznaczamy na to auto. Stąd ta ścieżka online'owa, no, nikt nad nią realnie nie pracował, nie zastanawiał się, że no, to już jest ten czas, kiedy użytkownik czy potencjalny konsument chciałby dokonywać tego typu zakupów również w modelu online'owym. Właśnie tak mi się wydaje, że gdzieś ten progres pod tym względem też będzie. To faktycznie jest tutaj troszeczkę coś podobnego do branży nieruchomości, to znaczy faktycznie trzeba tego produktu dotknąć, zobaczyć, w jakiś sposób go wypróbować przed podjęciem decyzji, tym bardziej zważywszy na te środki przeznaczane na zakup pojazdu. Natomiast no jest tu spory potencjał i widać, że ten rynek car rental, czy też na przykład właśnie car sharing, no on znacząco się powiększa. No, to jesteś nie tylko wy, ale też wiele innych różnych aplikacji, czy firm, czy startupów. No mi też przychodzi do głowy na przykład Panek, chociaż to jest akurat stricte bardziej car sharing, wynajmowanie po prostu samochodu na chwilę. Ale też chciałem tutaj porozmawiać o tym, jak w ogóle ta branża może nam pomóc, jeśli chodzi o troszeczkę wyzbywanie się tych samochodów takich przestarzałych nieco, bo według raportu
Polaków portfel własny w drodze, aż 40% z nas jeździ samochodami, które mają powyżej 10 lat. No jednym z tych powodów jest oczywiście wielkość właśnie naszych wspomnianych portfeli, bo jednak zakup samochodu dla przeciętnego Polaka, nowego samochodu, no to jest no niemały wydatek. I tutaj jest kwestia jednak tego, że po prostu te samochody, te starsze pojazdy są po pierwsze znacznie mniej przyjazne środowisku, a niekiedy wyeksploatowane na tyle, że mogą faktycznie stanowić zagrożenia na drodze. I pytanie tutaj, jak, czy właśnie ten model taki bardziej subskrypcyjny, abonamencki, nie byłby takim stosowniejszym rozwiązaniem na załagodzenie po prostu tego, że Polacy sobie nie mogą pozwolić na jakieś nowsze samochody, jak chociażby nasi sąsiedzi zza Odry, Niemcy. Tutaj poruszyłeś kilka wątków w ramach tego pytania. Jest trochę tak, że jeżeli chodzi o wybór samochodu online i sfinalizowanie tego wyboru, to jeszcze do głowy przychodzi coś takiego, że twórcy czy dostawcy tego typu rozwiązań troszeczkę mogli gdzieś być w takim zamkniętym kole, no bo często mówi się o tym, że nieruchomość jest takim jednym z najważniejszych zakupów, które dokonujemy w życiu, no a na drugim miejscu to jest ten samochód. W związku z tym trzeba do tego podejść w sposób bardzo poważny, przemyślany, poświęcić na to odpowiedni czas, no i dotknąć tego samochodu, czy przetestować. No i jakby wychodząc z takiego tradycyjnego sposobu myślenia, rzeczywiście właśnie można dojść do tego typu wniosków, natomiast to, co my pokazaliśmy rynkowi, aby jakby wyjść spoza tego zaklętego kręgu, pokazaliśmy, że można korzystać z nowego samochodu, niekoniecznie go posiadając, ponieważ jako pierwsi na rynku uruchomiliśmy ofertę subskrypcji czy wynajmu długoterminowego, którą zaproponowaliśmy Kowalskiemu i małemu przedsiębiorcy, bo sam produkt, samo rozwiązanie było dostępne, korzystały z tego zwykle duże korporacje czy duże floty, dla których to po prostu było wygodne i dla których nie istniało coś takiego jak przywiązanie do własności związane z tym, że no, aby użytkować, to ja muszę coś posiadać, więc dzięki temu, iż wystartowaliśmy z ofertą wynajmu, po pierwsze byliśmy w stanie pokazać ten samochód w dość przystępnej cenie. Jakby rozpatrywanie tego wydatku sprowadziło się, czy można było umiejscowić w naszym budżecie w troszeczkę innych kategoriach, bo rzeczywiście jeżeli ja mam dokonać zakupu za gotówkę czy w kredycie samochodu, który kosztuje 100 czy 200 tysięcy złotych, no to jest to rzeczywiście solidny wydatek. Natomiast jeżeli chcę użytkować samochód i płacić powiedzmy ratę na poziomie 1500 zł miesięcznie przez 2 czy 3 lata, to jest to troszeczkę inna decyzja do podjęcia, którą jestem w stanie zrealizować przez internet. Wiem, że nie przywiązuję się do tego samochodu na najbliższe 5 czy 10 lat. Jeżeli coś mi się nie będzie podobało, albo jeżeli zmienią się moje preferencje życiowe, będę potrzebował mniejszego, większego samochodu, no to tak naprawdę ta umowa dość szybko dobiega do końca. W związku z tym wydaje mi się, że jakby no takie powiedzmy dwie składowe tej odpowiedzi, że jakby możliwość sprzedaży przez internet czy oferowania aut przez internet wiązała się z tym, iż zaoferowaliśmy to w modelu wynajmu, który jest no zdecydowanie czymś innym aniżeli posiadanie. Z drugiej strony jak gdyby to przyczyniło się do tego, że no byliśmy w stanie rozwijać się tak szybko, miało miejsce. A co się w zasadzie dzieje właśnie z takim samochodem w momencie, w którym ta umowa się kończy po tych dwóch latach? W sensie on trafia do kolejnego klienta, kolejnego konsumenta? To sytuacja jest bardzo różna, bo dzisiaj mamy taki specyficzny okres, gdzie na rynku zaczyna brakować nowych samochodów, czy mówiąc wprost, ich po prostu nie ma, więc wielu klientów decyduje się na przedłużenie umowy, istniejącej umowy wynajmu i dłuższe eksploatowanie tego samochodu wypożyczonego, aniżeli zakładała to pierwotna umowa. Taki samochód najczęściej można też wykupić z wynajmu, jeżeli się do niego przywiązaliśmy, jeżeli czujemy się z nim dobrze, to można to zrobić. Natomiast jeżeli użytkownik zwraca samochód, no to ten samochód również może mieć dwojakie przeznaczenie. Albo trafia na rynek aut używanych i jest po prostu sprzedawany, albo możemy go przeznaczyć do powtórnego wynajmu. Tego są właśnie takie możliwości. No ale jednak te pojazdy mechaniczne się wiążą często z tym, że po prostu zdarzają się czy to jakieś usterki, czy jakieś stłuczki, wypadki. Co się dzieje w ogóle w momencie, w którym taki samochód zostaje uszkodzony, bo to też mnie ciekawi, czy po prostu to jakby po waszej stronie są te koszty naprawy, czy to są koszty po stronie wynajmującego? Jak to wygląda? Z reguły czy usługa najmu ma cechować się przede wszystkim komfortem użytkowania. To znaczy ja płacę miesięczną opłatę abonamentową, w ramach której powinienem
mieć zagwarantowane wszystkie koszty związane z obsługą tego samochodu, to znaczy w ramach tych kosztów jest kwestia związana z ubezpieczeniem tego auta, każdy samochód jest ubezpieczony. Jest również wliczony serwis plus wymiana opon, także jeżeli mamy do czynienia z jakimś, powiedzmy, stłuczką, wypadkiem czy awarią tego samochodu, no to po prostu jako wynajmujący opiekujemy się tym autem, podstawiamy samochód zastępczy. Bo użytkownik przede wszystkim powinien cieszyć się z komfortu użytkowania tego auta. Oczywiście ten samochód powinien być eksploatowany w sposób taki, jak gdyby to był nasz własny samochód, to znaczy powinniśmy o niego dbać, ponieważ w momencie, kiedy zdajemy ten samochód, jest przeprowadzana kontrola i weryfikacja tego, czy on nie jest nadmiernie uszkodzony, czy wszystko jest z nim ok, czy jeżeli była potrzeba serwisowania tego samochodu, to był serwisowany, co z drugiej strony sprawia, iż te auta, które wracają do nas po okresie wynajmu, są bardzo atrakcyjnym towarem, jeżeli chodzi o właśnie rynek samochodów wtórnych. Czy to jest taka bardzo kompleksowa umowa, w której po prostu wszystko jest zawarte, żeby jednak klient nie miał tutaj żadnych wątpliwości, żadnych problemów po drodze? Tak, to jest szczególnie ważne właśnie dla klienta indywidualnego, dla konsumenta, bo oczywiście istnieje możliwość skonstruowania umowy wynajmu, w ramach której firma, która wynajmuje ten samochód, w jakiś ograniczony sposób podchodzi do kwestii związanych z serwisowaniem tego samochodu, czy też z wymianą opon, że to na przykład będzie tylko jeden komplet na określony okres czasu. Natomiast w naszym przekonaniu, jeżeli usługa jest adresowana do klienta indywidualnego, który jakby z założenia, nasz klient nie musi znać się na samochodach. Jego interesuje komfort użytkowania i to, aby jakby to auto było bezpieczne, spełniało jego wymagania. Wydaje nam się, że taka usługa powinna być na tyle kompleksowa, aby po zakończonej umowie ten użytkownik był po prostu zadowolony i jakby zainteresowany wynajęciem kolejnego samochodu. Tutaj chciałem z Tobą jeszcze porozmawiać a propos tego wzrostu, o którym wspominałeś na początku i a propos właśnie tego globalnego rynku motoryzacji, który, tak jak wspominałeś, że brakuje nowych samochodów i ogólnie to w 2020 roku on się skurczył o 1/4, a Wy w tym czasie urośliście dwukrotnie. To jest bardzo imponujący wynik tak naprawdę. Domyślam się, że też mogło pod koniec przynajmniej tego roku wpłynąć na tę sytuację, mogło wpłynąć też to, że się połączyliście z OLX Group, połączyliście siły, bo spółka została waszym akcjonariuszem, ale jak dokładnie wyglądał ten wasz wzrost? Tak, rzeczywiście, jeżeli porównamy sobie rok 2020 do roku 2019, to urośliśmy ponad dwukrotnie, podczas gdy cały rynek realnie spadał. To był oczywiście trudny rok i nasze ambicje były, może zabrzmi to nieskromnie, ale zdecydowanie większe. Natomiast rzeczywiście COVID przełożył się na to, że rynek miał ogromne problemy ze sprzedażą nowych samochodów. Natomiast w naszym przypadku sytuacja wyglądała trochę inaczej, bo jeżeli chodzi o to, w jaki sposób my oferujemy samochody, jest to platforma internetowa, wszystko odbywa się online, bądź też w sposób zdalny. Jeżeli potrzebujemy się spotkać z klientem, aby podpisać umowę, na przykład leasingu, to do tego klienta docieramy, co sprawia, że w zasadzie COVID dla nas był oczywiście wyzwaniem, natomiast było to wyzwanie nieco bardziej jakby od strony organizacji wewnętrznej i, powiedzmy, ułożenia pracy zdalnej, aniżeli od strony organizacji procesów i kontaktu z klientem, bo w zasadzie nic się nie zmieniło. Do tej pory realizowaliśmy tą sprzedaż w sposób zdalny, więc to na pewno było bardzo pomocne. Myślę, że drugą ważną kwestią, być może bardzo miękką, ale była nasza taka wewnętrzna determinacja. My wiedzieliśmy, że pomimo tego, że sytuacja na rynku wygląda tak, jak wygląda, wciąż są klienci, którzy poszukują samochodów, ponieważ znaczna część biznesów miała ogromne problemy w okresie szczególnie pierwszego lockdownu, natomiast były też takie, które prosperowały bardzo dobrze i się rozwijały. Widzieliśmy na przykład zainteresowanie, czy rosnące zainteresowanie małymi samochodami dostawczymi. To było szczególnie odczuwalne właśnie w tym okresie, powiedzmy, pierwszej fali COVID-u i na ten segment bardzo mocno postawiliśmy, co przełożyło się jakby na to, że w tym roku uruchomiliśmy w ogóle nową platformę dedykowaną właśnie samochodom dostawczym. Więc wydaje mi się, że determinacja i jakby chęć zaistnienia na tym rynku plus fakt, że byliśmy gotowi do oferowania naszych usług w sposób zdalny, sprawiły, iż byliśmy w stanie w ubiegłym roku bardzo dynamicznie rosnąć. A jak to połączenie się z OLX Group wpłynęło na rozwój waszego startupu? No bo spółka została waszym akcjonariuszem, ale nie ma chyba
wszystkich udziałów. Tak, rzeczywiście OLX jest dzisiaj większościowym akcjonariuszem. Mm. Sama transakcja miała miejsce w końcówce roku i została sfinalizowana w październiku, więc jeżeli chodzi o miniony rok, to powiedzmy, nie chcę powiedzieć, że tu nie było żadnego wpływu, ale na aspekt taki czysto biznesowy był niewielki. Natomiast bardzo mocno zaczęliśmy współpracować, do czego jakby dowodem są tak naprawdę dwa duże projekty, które uruchomiliśmy. Wystartowaliśmy na początku, czy powiedzmy na przełomie maja i czerwca z nową usługą, to jest wynajem motocykli, w ogóle oferta motocykli na naszej platformie. To była inicjatywa, która trafiła do nas od strony OLX-a i tą platformę testujemy, myślę, że szerzej wyjdziemy z ofertą na kolejny sezon. Natomiast takim projektem, który zrealizowaliśmy już w pełni wspólnie z grupą i pewnie gdybyśmy nie mieli OLX-a jako akcjonariusza, to w tym roku nie podjęlibyśmy jeszcze takiej decyzji. Było uruchomienie platformy Automotoclick, czyli to jest sprzedaż samochodów używanych, również właśnie w modelu zdalnym, gdzie jakby wykorzystaliśmy technologię, wiedzę, którą mieliśmy w CarSmile i połączyliśmy to z potencjałem i z ruchem, który jest generowany przez Automoto. Platformę uruchomiliśmy w lipcu tego roku, jakby no, wspólnymi nakładami. Ja bym chciał jeszcze porozmawiać troszeczkę o tym abonamencie na motocykle, bo wiem, że to był niejako pomysł, inicjatywa tak naprawdę po stronie OLX, ale jak ogólnie wygląda rozwój tego segmentu? To znaczy, kto chce płacić abonament na motocykle i kto chce je w ogóle wynajmować? Jakby to jest trochę tak, że rzeczywiście inicjatywa przyszła do nas z zewnątrz i troszeczkę się uśmiechaliśmy na myśl o tym pomyśle, ale stwierdziliśmy, że dlaczego nie mamy być otwarci i uruchomić tego. To jest tak, że my wystartowaliśmy nieco spóźnieni w stosunku do sezonu, bo start to był przełom maja i czerwca, więc no, znaczna część klientów, która myślała o motocyklu, realnie ten zakup już zrealizowała. Natomiast mimo wszystko no, byliśmy pozytywnie zaskoczeni efektami, bo praktycznie bez żadnej promocji tej kategorii byliśmy w stanie sprzedawać po kilkanaście motocykli miesięcznie. Tak naprawdę do końca sezonu z wrześniem włącznie. Natomiast realnie patrząc na użytkowników, którzy zdecydowali się na motocykl, dzisiaj, jeżeli już patrzę właśnie z tej perspektywy, wydaje się to jeszcze bardziej naturalne, aniżeli wynajęcie samochodu, bo często jest tak, że motocykl jest, samochodu często potrzebujemy do tego, żeby odwieźć dzieci do szkoły, pojechać do pracy, jest on niezbędny w życiu codziennym. Motocykl często jest pewną zachcianką i to jest trochę tak, że jest spora część klientów, która myśli o tym, chciałaby spróbować, no ale boi się zakupu, no bo co jeżeli się nie spodoba i tak dalej. Więc ten wynajem jest, myślę, jeszcze ciekawszą alternatywą, aniżeli ma to miejsce w przypadku samochodu, no bo możemy sobie wyobrazić wynajem na 2 lata, gdzie, czy na 3 lata, gdzie no w żaden sposób nie jesteśmy związani z tym. Jeżeli nam się to znudzi, to po prostu ten motocykl oddamy. Ta usługa wydaje mi się no, spełniać jeszcze lepiej oczekiwania klientów, co prawda węższego grona, aniżeli ma to miejsce w przypadku wynajmu samochodu. No, z drugiej strony musimy opłacać jednak ten abonament również w okresie poza sezonem, w którym jednak sobie nie pojeździmy za bardzo. Tak, to prawda. Istnieje możliwość budowania jakby rozwiązań, w ramach których płacimy w momencie, kiedy korzystamy z danej usługi. Natomiast to też jest coś nowego. Być może kiedyś w przypadku motocykli będziemy myśleć o przygotowaniu tego rodzaju rozwiązania. Jasne. I teraz podobno już sprzedajecie prawie 500 aut miesięcznie. I ty samym w Polsce bylibyście więksi od Mitsubishi i Hondy razem wziętych. I pytanie, czy to jest zasługa tej współpracy z OLX, czy może czegoś jednak jeszcze innego? I to jest taki troszeczkę wasz własny, wewnętrzny bootstrapping. Na pewno jest w tym duży udział OLX-a, bo jednak generowanie tego typu wolumenów wymaga też poniesienia pewnych nakładów związanych czy to z zatrudnieniem, czy rozwojem technologii i nakładów na promocję i tego typu wzrost nie byłby możliwy, gdyby nie pojawienie się silnego partnera, który za nami stoi. Na pewno OLX to też jest miejsce, mam tu na myśli w szczególności platformę Automoto, z którą dość mocno współpracujemy, w którym pojawienie się sprawia, iż partycypujemy no, w ruchu, który jest na tej platformie, który siłą rzeczy szuka samochodów, my wpisujemy się tam z naszą ofertą.
Natomiast z drugiej strony, niezależnie od tego, czy mielibyśmy partnera w postaci OLX-a, czy jakikolwiek inny podmiot, czy działalibyśmy w sposób może nieco bardziej organiczny, no, mieliśmy plany jakby tego typu, być może inaczej, OLX na pewno pomógł nam realizować je w sposób zdecydowanie bardziej szybki, bo na te 500 samochodów złożyły się też samochody używane, no, których pewnie gdyby nie jakby nasze miejsce w tej grupie, w tym roku jeszcze byśmy nie uruchomili, więc to na pewno tak. I wiem, że też do promocji swojej usługi wykorzystujecie, a przynajmniej wykorzystywaliście, influencer marketing. No, w Polsce jest wiele motoryzacyjnych influencerów i potrafią być naprawdę bardzo, bardzo popularni. To często są duże kanały na YouTube, mające po kilkaset tysięcy subskrybentów, czy nawet czasami ponad milion. Wiem, że współpracowaliście na przykład między innymi z Kicksterem i możesz zdradzić szczegóły tej współpracy? Jak to wpłynęło na waszą sprzedaż i wizerunek ogólnie? Tak, rzeczywiście Kickstar może nie był pierwszym influencerem, z którym nawiązaliśmy współpracę, natomiast to jest jeden z ciekawszych modeli. Pojawiliśmy się z ofertą, zdaje się, Alfa Romeo Stelvio, co wydaje mi się było też bardzo ciekawe z punktu widzenia jego użytkowników, bo Kickster promował raczej takie, mówiąc wprost, samochody będące określane mianem gruzów, natomiast nowe Stelvio było czymś nowym i zaskakującym dla jego użytkowników, więc można powiedzieć, że w konwencję się nie wpisaliśmy, ale to było takie celowe działanie, aby pokazać, że no, można też mieć nowy samochód, który wygląda nieco inaczej. Jeżeli chodzi o wyniki tej współpracy, to tu muszę przyznać, że ruch był tak duży, że początkowo nasza strona miała problemy z obsłużeniem tego ruchu. Natomiast sama współpraca wydaje mi się, że no, jest cenna dla obydwu stron. Nam pozwoliła poszerzyć grupę docelową użytkowników, do których wcześniej pewnie nie docierali. Z perspektywy Kickstera wydaje mi się, że otworzyła go też na formę użytkowania samochodu, jaką jest wynajem, ponieważ no, Kickster finalnie został naszym klientem, więc to pokazuje, że jakby może w dość niekonwencjonalny sposób, ale byliśmy w stanie dotrzeć z ofertą również do niego. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o ten influence marketing, tu mamy trochę szersze spojrzenie, bo jak wspominałem wcześniej, nasz użytkownik to niekoniecznie osoba, która pasjonuje się motoryzacją albo zna się na motoryzacji, także my budując tego typu relacje czy współpracę staramy się docierać również do osób, które działają nie tylko w ramach właśnie automotive, w ramach właśnie tych kanałów motoryzacyjnych, ale patrzymy na to znacznie, znacznie szerzej. Byliśmy obecni na kanale parentingowym, byliśmy obecni w kanałach sportowych, także patrzymy właśnie troszeczkę z tej perspektywy, gdzie może pojawiać się nasz potencjalny użytkownik, który raczej na co dzień z motoryzacją no nie ma za wiele wspólnego. To w takim razie może tutaj dookreślmy, kto jest konkretnie tą waszą buyer personą, tym użytkownikiem. Banalna odpowiedź brzmiałaby, że każdy, ale tak patrząc z perspektywy tej grupy, którą mamy, to są najczęściej osoby w wieku powiedzmy 30-45 lat, to jest taka grupa. Jeżeli chodzi o płeć, to przeważają rzeczywiście mężczyźni, ale tutaj nie, to jest niewielka przewaga. Raczej mieszkańcy nieco większych miast bądź miejscowości okoliczni, miejscowości jakby wokół czy skupionych wokół tych miast, szukający nowego samochodu, dla których jesteśmy w stanie pokazać, że wynajem auta jest tutaj pewną alternatywą i do powiedzmy takiego tradycyjnego sposobu myślenia o posiadaniu samochodu. No i tutaj widzisz, się to podpytuję troszeczkę, dlatego że też, i może mnie teraz poprawisz, jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że kiedyś również podjęliście współpracę z Maćkiem Dąbrowskim, znam też jako Człowiek Warga z kanału Z Dupy. Aha. I właśnie dlaczego się zdecydowaliście na współpracę z Maćkiem? Bo on tutaj wydaje się kompletnie jakby poza tą grupą. W sensie jego ogląda przede wszystkim młodzież. Być może to nie jest oczywiste, ale jest tak, że my jesteśmy też otwarci na eksperymenty. Jeżeli ktoś mówi, że jest w stanie przynieść nam wartość i sprawić, że będzie to miało wpływ na nasz biznes nawet nieco dłuższym horyzoncie czasowym, to eksperymentujemy. Jakby w ogóle nasz biznes startował z takiego momentu, gdzie my nie mieliśmy prostego punktu odniesienia. W związku z tym no, staramy się być w dalszym ciągu otwarci na tego typu inicjatywy. Stąd pewnie również w tym przypadku stwierdziliśmy, że no, spróbujmy, czemu nie? Może coś z tego będzie. I wiem, że teraz stworzyliście coś, co określacie mianem
Coltech Tak. i co to dokładnie jest? Coltech jest to w skrócie połączenie technologii z człowiekiem, czy z doradztwem i rozmową bezpośrednią z człowiekiem, ponieważ nasz model biznesowy jest bardzo internetowy, z drugiej strony jest wspierany kontaktem telefonicznym, mailowym, jakimkolwiek, z fizycznie naszym doradcą, gdzie wiemy, że dzięki temu jesteśmy w stanie budować nasz biznes zdecydowanie bardziej efektywnie, aniżeli miałoby to miejsce tylko w przypadku klasycznej takiej czystej sprzedaży online. Sprowadzając to do cyfr, jest tak, że jak obserwujemy sobie taki, powiedzmy, czysty ruch i czysty wynik, który bylibyśmy w stanie generować z biznesu online'owego, pozbawionego takiego kontaktu z naszym doradcą, nasza sprzedaż to byłoby, powiedzmy, jakieś 15% tego, co jesteśmy w stanie robić dzisiaj. Więc widzimy, że ten kontakt taki, powiedzmy, z człowiekiem jednak uwiarygadnia ten biznes. Jeżeli to jest biznes, który oferuje nowy produkt czy nową usługę, pomaga rozwinąć się temu biznesowi, jakby pomaga odpowiedzieć na różne trudne pytania, które mogą się pojawiać wśród użytkowników. Nasz produkt jeszcze jest złożony, ponieważ mamy z jednej strony samochód, z drugiej strony finansowanie, trzecia rzecz to jak gdyby nowy kanał dostępu, czyli realizowanie tego zakupu przez internet. W związku z tym połączenie dobrego, merytorycznego doradztwa, które jesteśmy w stanie świadczyć drogą telefoniczną, czyli poprzez tą część call, z platformą internetową sprawia, że biznes może być zdecydowanie bardziej efektywny. Ale to jest doradztwo telefoniczne po prostu jakby via konsultant czy via voicebot? Via konsultant. Okay. I znowu, tu oczywiście jest wiele pokus związanych z chęcią optymalizacji kosztów i wyeliminowania tego człowieka, natomiast wydaje mi się, że przynajmniej na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę, że ta usługa jest wciąż nowa i z drugiej strony na rynku też tak wiele się obecnie dzieje, jeżeli chodzi o dostępność samochodów, o to, w jaki sposób są one wyposażone, co realnie dzisiaj jest elementem wyposażenia, na co trzeba poczekać dłużej, jednak wymaga tego kontaktu z żywym człowiekiem. I zobaczycie już jakieś efekty po prostu pierwsze wdrożenia tego rozwiązania? To rozwiązanie jakby jest tak, że funkcjonuje od dłuższego czasu w ramach naszej firmy, bo my od początku zakładaliśmy, że będziemy mieli takie wsparcie od strony obsługi telefonicznej dla całego procesu. Wydawało nam się wstępnie, że jakby ta część realizowana, czy część zakupów realizowana w czysto online'owym procesie będzie zdecydowanie większa. Natomiast na przestrzeni czasu, jak wspominałem, szczególnie, że jesteśmy bardzo otwarci na eksplorowanie nowych grup klientów, do których wcześniej nie docieraliśmy, ten kontakt jest wciąż bardzo potrzebny. Rozumiem. Myślę, że byśmy sobie zakończyli w tym miejscu tak naprawdę. Ci bardzo dziękuję, Łukaszu, za rozmowę. I cóż, życzę powodzenia w dalszym rozwoju CarSmile. Również bardzo dziękuję. I cóż, ja się nazywam Damian Jemioło, ze mną był Łukasz z CarSmile, a was wszystkich zapraszam na mamstart.pl. Trzymajcie się i cześć. Cześć.